Jakiś czas temu byłem na katechezie w klasie 8. Lekcja była zorganizowana w kluczu 100 pytań do księdza. Uczniowie mogli mi zadawać pytania na temat kościoła, wiary itd. Było wiele bardzo ciekawych pytań, ale jedno utkwiło mi najbardziej. Proszę księdza, skoro Pan Jezus zmartwychwstał i wstąpił do nieba, to dlaczego jeszcze nie spadł? Szybko próbowałem się wczuć w logikę tego pytania i myślę sobie, no tak, doświadczenie uczy, że cokolwiek podrzucisz w górę, jakkolwiek wysoko nie podskoczysz, spadniesz. Skoro Jezus jeszcze nie spadł, to może nigdy tam nie, przepraszam za słowo, doleciał. Odpowiedziałem na skróty również. Pan Jezus dlatego jeszcze nie spadł z nieba, bo nie dotyczy go już grawitacja. No oczywiście to tak pół żartem, pół serio, ale to pytanie uświadomiło mi, jak bardzo my tkwimy z naszym myśleniem także o sprawach nadprzyrodzonych w tym trójwymiarowym świecie tu i teraz. Tu jest trójwymiar, tu jest logika i wszystko, co nie mieści się w tych ramach, jesteśmy skłonni uznać albo za nieistniejące, albo za abstrakcyjne, idiotyczne i tak dalej. Tymczasem, żeby przyswoić albo zbliżyć się trochę do prawd, które na przykład dzisiaj celebrujemy, myślę o wniebowstąpieniu Pańskim, no trzeba mieć trochę innej wyobraźni, trochę innej, powiedziałbym, trochę wyjść poza ten schemat trójwymiaru i naszej logiki. Bez tego nie uda się. Gdybyśmy na przykład czytali dzisiejsze czytania jak historycy, to znaczy interesuje nas sekwencja zdarzeń, co po czym nastąpiło, no to już od razu mielibyśmy potężny problem. Dlaczego? W pierwszym czytaniu, które pochodzi z Dziejów Apostolskich, czytamy o tym, że Pan Jezus po 40 dni ukazywał się swoim uczniom, a potem żegna się z nimi i mówi, że Duch Święty stąpi na nich niedługo, żeby nie odchodzili z Jerozolimy i potem na ich oczach wstępuje do nieba. W dzisiejszej Ewangelii natomiast, Ewangelia według świętego Marka, tamten pierwszy opis to święty Łukasz, Ewangelia świętego Marka, Marek mówi, że właśnie w dniu zmartwychwstania Pan Jezus rozmawia z apostołami, żegna się z nimi, mówi, poleca im, by głosili Ewangelię po całym świecie, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, kto nie, sorry, będzie potępiony. Ale zaraz, potem jest informacja, że po tej rozmowie z nimi uniósł się do nieba, został uniesiony, wzięty do nieba i siedzi po prawicy Boga. Chwileczkę, to tutaj było 40 dni po zmartwychwstaniu, a tutaj w dniu zmartwychwstania? Kto ma rację? Obaj mają. Dlaczego? Jak to możliwe? Tu jest różnica 40 dni. Otóż dla autorów biblijnych to wszystko, co się wydarzyło na krzyżu, śmierć Pana Jezusa, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, zesłanie Ducha Świętego, to jest jakby jeden błysk. Oni natomiast, rozumiejąc to, że my nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć jakby tak jednym spojrzeniem i zachwycić się, czy zbliżyć się do tych tajemnic, z których każda w tej sekwencji to jest po prostu lata świetlne naszego rozumowania, oni jakby starają się robić coś takiego jak stopklatka. Czyli jakby zatrzymują się, żebyśmy mogli pokontemplować poszczególne elementy. Dlatego ewangelista święty Łukasz, który napisał Dzieje Apostolskie również, zafundował nam te 40 dni. Prawdopodobnie nie przywiązywał się w ogóle do tego czasokresu 40 dób, tylko 40 to symboliczna liczba. Pamiętacie, w Pięcioksięgu Mojżeszowym słyszymy o 40 latach na pustyni, które Izrael spędził, przygotowując się, dojrzewając do wejścia do ziemi obiecanej. Słyszymy o 40-dniowym poście Pana Jezusa, w czasie którego przygotowywał się, dojrzewał jakby do podjęcia publicznej działalności. 40 więc jest symbolem pewnego dojrzewania tych, o kogo chodzi, do przyjęcia kolejnych prawd. Ale nie ma, akurat w tym kontekście, nie ma takiego waloru, powiedziałbym, stricte chronologicznego. Dla autorów biblijnych, powtórzę jeszcze raz, chodzi o jeden błysk. Czymże więc jest wniebowstąpienie? No na pewno nie jest wspomnieniem jakimś chronologicznym konkretnego dnia, godziny, w której Pan Jezus do nieba wstąpił. Nie. Chodzi bardziej o teologiczną ideę, która jest niesłychanie nośna, niesłychanie naładowana treścią. Otóż Pan Jezus, który jako jednorodzony Syn Boży wstąpił z nieba w ludzkim ciele, przyszedł na świat,
teraz umarł za nas na krzyżu, zmartwychwstał i wraca do Ojca, tam skąd wyszedł. Zamyka się pewien cykl. Ten cykl jest o tyle ciekawy, że Pan Jezus, wracając do Boga Ojca, zabiera ze sobą swoją ludzką naturę. Już w tym ciele uwielbionym, które ma po zmartwychwstaniu, wraca do Ojca. W czytaniach czy w modlitwach liturgicznych dzisiaj, na dzisiejszy dzień, na dzisiejszą niedzielę, usłyszymy, że Jezus podniósł naszą ludzką naturę na zupełnie nowe wyżyny. To w ogóle nigdy się wcześniej nie zdarzyło. I teraz, jak powiadam, chodzi o pewien teologiczną pewną ideę, która zamyka pewien cykl tak, by możliwym było posłanie od Ojca i Syna Ducha Świętego. Pan Jezus zapowiadał to wcześniej swoim apostołom, że teraz się oddala po to, by Duch Święty mógł przyjść. I On będzie towarzyszył Kościołowi, nam wszystkim. Kościół jest słowem kluczem, można powiedzieć, w dzisiejszym drugim czytaniu. Pochodzi ono z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Ten list jest podzielony właściwie na dwie części. W pierwszej Paweł mówi o wielkim planie Bożym, prothesis, który Bóg miał w swoim umyśle, a stał się on nam widomy, wiadomy dopiero w Jezusie Chrystusie. Ten plan opiewał na to, żeby całą ludzkość włączyć do takiej wyjątkowej wspólnoty, rodziny, którą my nazywamy Kościołem. Najpierw byli to członkowie narodu wybranego, a później także poganie. I wszyscy razem stanowimy wyjątkową wspólnotę zwaną Kościołem. I Paweł w czwartym rozdziale zaczyna dookreślać, co to jest Kościół. Używa wielu pięknych symboli, na przykład takich, że Kościół jest jak żywy organizm, jest jak ciało, którego głową jest Chrystus. Wszyscy jesteśmy jakby w tym ciele wzajemnie sobie potrzebni. Wszyscy jesteśmy ważni, bo to ciało tworzymy, a Duch Święty zasila nas swoją siłą, energią, potęgą, mocą, charyzmatami. Także każdemu daje inne powołanie, ale wszystkie one mają się zrealizować w łonie tej samej wspólnoty zwanej Kościołem. I teraz, moi drodzy, można by tutaj powiedzieć taką rzecz. Jeżeli nie zmienimy myślenia o Kościele z takiego bardzo przyziemnego, zamkniętego w trójwymiarze i logice takiej typowo ludzkiej, to może się okazać, że będzie to jedna z instytucji, która ma biuro, biurokrację, jakichś szefów, nadzorców, jakichś PR-owców itd., itd. I jeśli tak, to nie będziemy się niczym wyróżniać spośród wielu innych organizacji, które w historii świata powstały. Tymczasem, żeby w ogóle mówić o Kościele, trzeba wznieść się na trochę inny poziom i właśnie posłuchać na przykład tego, co święty Paweł mówi. Ja rozumiem, że czasem to może się wydawać trochę abstrakcyjne. Paweł używa i żongluje różnego rodzaju symbolami po to, żeby dookreślić to, czym jest Kościół. Na pewno nie jest instytucją. Nawet jeśli my, księża, niestety zadbaliśmy bardzo o to, żeby taką instytucjonalizację zapewnić w tej wspólnocie Kościoła. Ale bez tego spojrzenia tak wyżej i z większą wyobraźnią, no po prostu nic się nie uda. Bo będziemy cały czas kręcić się w takiej debacie, jaka toczy się w mediach. Kościół to jest to, tamto, tu, grzechy, zło, biurokracja, jak mówię, instytucja, skostniała i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, można się tak bawić, ale tak robią ludzie, którzy nie widzą w nas nic poza instytucją właśnie. Tymczasem święty Paweł no wszystko robi w tym drugim czytaniu, żeby pokazać nam, że potrzebujemy takiego innego spojrzenia, innej wyobraźni. My jesteśmy rodziną, jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg nas zgromadził w tę wspólnotę i nawet jeśli nie znamy się z imienia, siedząc obok siebie w Kościele, to jesteśmy dla siebie nawzajem potrzebni. Mamy się nawzajem wspierać. Używa nawet takich słów. Proszę was, żeby każdy się przypatrzył własnemu powołaniu i niech każdy po prostu zadba o to, żebyście się nawzajem w cierpliwości, cichości znosili w miłości. Przez miłość Paweł rozumie oczywiście taki bezinteresowny dar z siebie, który opiewa na to, żeby tą drugą osobę, te drugie osoby, żeby one stały się lepsze, żeby stały się szczęśliwsze. To jest miłość, nie jakieś motyle w brzuchu czy nie wiadomo co. W każdym razie Paweł
także postuluje, gdy chodzi o Kościół, nie można zatrzymać się tylko na tym poziomie instytucji, tego co widać, bo wcześniej czy później porzucilibyśmy te instytucje. Kochani, dzisiejsze czytania i dzisiejsza uroczystość wniebowstąpienia być może są takim pewnego rodzaju testem na to, jak my myślimy o sprawach bożych, nadprzyrodzonych, jak myślimy o Kościele, którego jesteśmy częścią. Czy jest to tylko myślenie przyziemne, czy może właśnie umiemy spojrzeć na sprawę właściwie, trochę dalej, poza to, co widzą oczy. Mam nadzieję, że tak. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.